Aktorka, kierowca rajdowy, samorządowiec, poetka, działaczka społeczna, kaskaderka, amazonka, słowem, Dorota Stalińska. Wulkan niespożytej energii, kobieta nie do zdarcia. Dwa razy otarła się o śmierć, a i to jej nie zatrzymało. Dowiedz się więcej o tej niezwykłej postaci. Spis treści, Dorota Stalińska dwa razy otarła się o śmierć, co dziś słychać u Doroty Stalińskiej? Dorota Stalińska to urodzona 1 czerwca 1953 roku w Gdańsku aktorka, ale także kierowca rajdowy, samorządowiec, poetka, działaczka społeczna, kaskaderka, amazonka. Słowem, kobieta rakieta, nie do zdarcia. Udowodniła to dwukrotnie, gdy o mały włos nie umarła. Dorota Stalińska dwa razy otarła się o śmierć, pierwsza wielka kraksa przydarzyła się aktorce w 1986 roku, roku premiery, Dziewcząt z Nowolipek, Barbary Sas, reżyserki, z którą nakręciła 5 filmów. Była wówczas pasażerką i odniosła ogromne rany, przyjąwszy na siebie 2 uderzenia traka. Miała obrażenia kręgosłupa, niedowład rąk i nóg. 12 lat później przeżyła straszny wypadek w podwarszawskim Sękocinie, na jednym z większych skrzyżowań na drodze wylotowej z Warszawy w kierunku Krakowa. Dorota Stalińska jechała od strony Magdalenki. Ruszając ze skrzyżowania zauważyła, że od strony Warszawy pędzi ciężarówka. Samochód wjechał w nią, gdy aktorka chciała mu ustąpić z drogi. W wyniku wypadku była częściowo sparaliżowana, miała niedowład rąk i nóg, połamane wszystkie żebra i obojczyki oraz uszkodzony mięsień sercowy. Jej samochód został niemal całkowicie zmiażdżony, wypadek zmienił jej życie. Aktorka założyła Fundację Nadzieja wspierającą szpitale, kupującą sprzęt i walczącą o poprawę warunków na drogach. Stalińska uważa, że w naszym kraju wciąż wiele z nich nie nadaje się do jazdy, nie ma dobrych kierowców na nasze drogi. Mam dość mocne porównanie, bowiem jeździłam samochodem w Afryce, przejechałam 40 tysięcy. KM po drogach USA i niezliczoną ilość po Europie. Naszym kierowcom najbardziej brakuje kultury jazdy, pokory, ostrożności i wzajemnej życzliwości, powiedziała dla portalu Szkoła Jazdy. Plac później aktorka przyznała, że samochodem miał jechać także jej syn Paweł, wówczas 9-letni. W ostatniej chwili, przed ruszeniem w trasę, odesłała go do domu. Syn poświęcił się tańcowi i razem z Pauliną Janicką prowadzą szkołę przygotowującą nowożeńców do pierwszego tańca weselnego. Dorota Stalińska to także piękny kawałek polskiego kina, rewelacyjna aktorka filmów wspomnianej Barbary Sas, Bez miłości, debiutantki, Krzyku, 2 nagrody aktorskie na prestiżowym festiwalu w San Sebastian, Dziewcząt z Nowolipek i Historii niemoralnej, Hanka Ordonówna w dramacie Miłość ci wszystko wybaczy i musicalu Lata 20. Lata 30. Jej bohaterki były przeważnie ze stali i stąd pewnie nadane jej przezwisko Staluwa. Zarzucano mi, że gram dziewczyny silne, przebojowe, często bezwzględne. Rzeczywiście, moje bohaterki nie są jednoznaczne, ale właśnie dlatego interesowało mnie tworzenie tych postaci, gdyż zawsze pociąga mnie budowanie żywego, prawdziwego człowieka z jego wszystkimi małościami, słabościami, a także z jego momentami wspaniałymi, powiedziała aktorka dla tygodnika Film w 1984 roku.
Co dziś słychać u Doroty Stalińskiej, terasową aktorkę o wielkim temperamencie, eksplodującą emocjami, widzowie mieli okazję ponownie zobaczyć na wielkim ekranie. Stalińska zagrała w filmie Koniec Świata, czyli Kogel Mogel 4, wcielając się w rolę teściowej Piotrusia i matki Marlenki.